na opaski na ramionach piłkarzy Lecha Poznań, a oprócz tego minuta ciszy, taka trochę nieoficjalna, odbyła się. Organizatorzy i publiczność tę minutę ciszy mieli po tym, jak piłkarze schodzili na rozgrzewkę, jednak przepisy UEFA stanowią jasno. Rozmawialiśmy przed momentem z delegatem na to spotkanie. Nie pozwolił na minutę ciszy przed tym meczem, ale znak żałoby piłkarzy Lecha jest w tym spotkaniu. Pierwszy gwizdek sędziego z Bułgarii już za nami. Zobaczymy, jak piłkarze Franciszka Smudy poradzą sobie z zespołem Serie A. Franc ma na swoim koncie już rywalizację z klubami włoskimi. Jak do tej pory nie może się pochwalić wyeliminowaniem Włochów. Zresztą w ogóle kilkanaście lat już minęło od tego, kiedy polska drużyna wyeliminowała rywala w lutym. Próbowała Wisła Kraków z Lazio, próbował Groklin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski z Bordeaux. Nie udawało się, ale Lewandowski, pierwsze przejęcie piłki, bardzo szybko wystartował do niej Robert Lewandowski. Te warunki pogodowe, jak Państwo widzą, słabe, złe i z ich powodu Włosi próbowali pół godziny przed meczem przełożyć to spotkanie. Jednak sędziowie zdecydowali, że murawa w ich ocenie jest bardzo dobra, podkreślmy teraz jeszcze, bardzo dobrze przygotowana jak na te warunki pogodowe i dlatego nie było mowy o tym, aby to spotkanie przełożyć. No, spodobał mi się bardzo Lech, że bardzo wysoko i napastnik, i pomocnicy zaatakowali i uniemożliwili rozpoczęcie tej pierwszej akcji, wyprowadzenie tej pierwszej akcji drużynie Udine spod własnego pola karnego. Bardzo niewiele zabrakło Lewandowskiemu do tego, żeby już w pierwszej minucie znaleźć się w sytuacji strzeleckiej. Udinese próbuje prostym środkiem minięcie naszej linii obrony, ale na spalonym. Piłkarz numerem 11 to jest 20-latek Chiliczyk. Zresztą w ogóle dwóch Chiliczyków jest w składzie drużyny Udinese. Tu widzimy powtórkę tej sytuacji na granicy spalonego, ale sędziowie, konkretnie sędzia asystent, był dobrze ustawiony. Na pewno prawidłowo zinterpretował tę sytuację. Na lewej stronie pomocy numer 15 Mauricio Isla i w ataku z 11 Alexis Sanchez. Bardzo utalentowani obaj 20-latkowie piłkarze z Chile. Ten z numerem 11, którego Państwo widzą w ataku, wyceniany ponoć już na 20 milionów euro. Ale najbardziej powinniśmy obawiać się jego partnera z ataku, Fabio Quagliarelli, reprezentanta Włoch numer 27. 26-latek w tych rozgrywkach Pucharu UEFA strzelił już 3 gole. No ale jeśli mowa o piłkarzach bramkostrzelnych, najbardziej bramkostrzelnym dotąd zawodnikiem na boisku Robert Lewandowski, 4 trafienia. To jest najlepszy dorobek w historii, jeśli chodzi o Lecha Poznań w pucharach europejskich. Właśnie Lewandowski, który przecież startuje dopiero do wielkiej kariery, oby. Ida i Łukasik, taki piłkarz z przeszłości Lecha, który jest właśnie na tej liście najlepszych strzelców Lecha w europejskich pucharach. Co ciekawe, Damian Łukasik nie był napastnikiem, a dorobek bramkowy rzeczywiście miał niezły. Ale on po stałych fragmentach wie często zdobywał bramki. Semir Sztylicz. Stałe fragmenty to jest silny, to jest silna broń Lecha Poznań. Piłka jednak wybijana. Bułgarski arbiter przerywa grę. Najpierwszy stały fragment gry na dobrym boisku jesienią zeszłego roku. Sztylicz posyłał lepsze piłki w pole karne rywala. No tak, na pewno piłkarze jeszcze obu drużyn będą potrzebowali paru minut na to, żeby zaadaptować się do tych warunków gry. Co prawda byli na półgodzinnej rozgrzewce, ale jednak na rozgrzewce nie biega się i nie kopie się piłki w takim tempie. Najczęściej jednak mecz to są zupełnie inne wymagania, inne wyzwania dla piłkarza, także ta adaptacja pewnie chwilę potrwa. Handanowicz, oglądaliśmy go jesienią zeszłego roku, gdy stał w bramce reprezentacji Słowenii, z którą zremisowaliśmy we Wrocławiu 1-1. To jest nasz grupowy rywal z eliminacji do piłkarskich mistrzostw świata, które odbędą się w przyszłym roku na boiskach Republiki Południowej Afryki. D'Agostino. To jest taki piłkarz, który w Udinese spełnia podobną rolę co Rafał Murawski w naszym zespole Asamoah. Widzimy, że jednak ofensywnie gra w tej chwili, jeśli chodzi o ustawienie Udinese. Isla razem z Sanchezem i Quagliarellą z przodu. Sztylicz, tymczasem Sztylicz. Czy to był faul? Tak, sędzia używa gwizdka, więc dobra szansa dla piłkarzy Lecha Poznań. Piąta minuta spotkania. Za chwilę będzie można strzelać na bramkę Handanowicza. Będzie można dośrodkowywać i oby Lechici zaczęli ten mecz
od mocnego uderzenia. No ale ta sytuacja to jest pochodna tego, że bardzo agresywnie w środku pola zawalczyli o piłkę, o górną piłkę Lechici. Przede wszystkim Iniacz przyjął twardą walkę z rywalem i udało się piłkę przechwycić. Oby piłkarze Lecha byli blisko siebie w takich sytuacjach. Jeden drugiego asekurował i oby im ochota do walki nie przeszła. W sześciu ostatnich pucharowych meczach Lech zawsze pokonywał bramkarza rywali. Jak będzie w tym spotkaniu? Liczymy na sporo, jeśli chodzi o drużynę Franciszka Smudy. Semir Stilić. Tłoczno pod bramką Handanowicza. Stilić! Oj, chyba Henry potrącił piłkę i nie wiem, czy to było potrzebne. Poczekajmy na powtórkę, zobaczmy. Stilić, mocno kopnięta piłka. Tak, to od Hernana Renhifo. No, teraz nabieram wątpliwości, czy to przypadkiem nie zawodnik z numerem 6, czyli Domici, czy to nie on wybił piłkę. No, ale wydawało się, był tłok, sędzia miał prawo nie widzieć. W pierwszym momencie, że to od reprezentanta Peru odbijała się piłka. Zresztą Renhifo został uznany najlepszym piłkarzem peruwiańskim, jaki gra w ligach zagranicznych. Jego ulubiona liga to Primera División i mówi się o tym, że być może te dobre występy kolejarza w Europie będą promowały jego najlepszych piłkarzy również do takich lig. Jak na razie sukces działaczy kolejarza udało się wszystkich zimą w Poznaniu utrzymać. To bardzo ważne. Piłka przyznana gospodarzom. Widzą Państwo efekty przebudowy. Dzisiaj 17,5 tysiąca fanów na trybunach. Trybuny tylko za bramkami, wspierające Franciszka Smudę i jego piłkarzy jak tylko mogą. Za mniej więcej półtora roku ma być oddany, skończony ten przebudowywany obiekt przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Arena Euro 2012. Dobre zachowanie Renhifo. Ale blisko linii środkowej rozpoczynają zawodnicy Udinese Calcio. Zapata, niedawno powołany po raz pierwszy do reprezentacji Kolumbii. Manuel Arboleda, stoper Lecha, jeszcze takiego zaszczytu nie doczekał. Uwaga, Stilić zwodzi Asamoaha. Podanie w kierunku Wilka. Nie funkcjonowało to wszystko w tej akcji. Tak, no, Stilić próbował zagrać tak zwany no-look pass. Spojrzał na własną połowę boiska, grał wyraźnie na lewą stronę. Piłkę taką przyspieszającą. Atak w stronę Jakuba Wilka, no niestety mocno niecelnie, ale też warunki boiskowe nie pomogły celności tego zagrania. No właśnie, Franciszek Smuda przed meczem mówił o tym, że to boisko spowoduje, że mecz nie będzie tak szybki, głównie pewnie miał na myśli swoją drużynę, jak mógłby być. Czy po tych 7 minutach, Maciek, możesz ocenić, że faktycznie boisko przeszkadza piłkarzom? No widać, że piłka po koźle nabiera, tak dosyć płasko się odbija i nabiera prędkości. Ciężko bardzo obliczyć wszystkim graczom to, z jaką siłą należy ją podać, aby partner miał szansę ją opanować. Indler do Zapaty. Zapata ma piłkę przy nodze, jest sporo czasu i miejsca. Teraz będzie do niego Wilk, Zapata, Quagliarella. Ładnie przeczytał to wszystko Manuel Arboleda. Indler. Szwajcar krótko do D'Agostino. Dobra asekuracja ze strony Grzesia Wojtkowiaka, bo troszeczkę spóźnił się za wchodzącym lewym pomocnikiem Robert Lewandowski. Domici. To jest ważne, by Wojtkowiak dawał taką możliwość naprawienia ewentualnych błędów Roberta Lewandowskiego, bo to nie jest przecież jego nominalna pozycja. Dzisiaj ten napastnik gra na prawej pomocy, chociaż jeśli chodzi o atak, Lewandowski jest bardzo wszechstronny. W zasadzie zwiedził już każdą boiskową pozycję. Tak, ja myślę, że zarówno ustawienie Lewandowskiego tak skrajnie na prawej stronie, jak i bardzo szeroko przy lewej linii otowej Jakuba Wilka, to tak tylko na papierze wygląda jako ustawienie. Uwaga! Pomocy. Sanchez, to już nasze pole karne. Sanchez, krótko, Inler! Nie dociera piłka do Isli. Bronią się Lechici przed tą pierwszą groźną akcją Udinese. Jeszcze jest okazja do strzału z dystansu. Turina, odbita piłka, błąd Turina, znakomicie! Rzut rożny. No tak na pierwszy rzut oka nie powiedziałbym, że to był duży błąd Turina. Piłka skozłowała po tym mocnym strzale. Skierowana była w lewy róg. Wybił piłkę w bok, tak jak powinien. Czyli bardziej zabrakło tutaj asekuracji Dziurdziewicza, tak, który dopuścił do ze strony obrońców troszeczkę. Widać zresztą, że Dziurdziewicz w momencie, kiedy Turina odbijał piłkę, był przekonany, że już nic Lechowi nie groźno. Pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu dla Udinese. Mocno kopnięta piłka. Wybijają Lewandowski.
No i tu miałeś odpowiedź na pytanie, czy boisko nie przeszkadza czasem piłkarzom w grze. No, widać, że nawet Włochom przeszkadza bardzo. No, piłkarzom drużyny włoskiej, tak powiem. Po 6 obcokrajowców i w Lechu, i w Udinese. Lewandowski świetnie tym razem. Ach, szkoda, że przerwał to wszystko Asamoa. Sanchez uprzedzony, ostro potraktowany przez Iniaca. Bułgarski sędzia udziela ostrzeżenia 28-letniemu Serbowi. Sztylicz i Arboleda z tych piłkarzy, którzy są na boisku. Bo jeszcze Tanewski, on jest w rezerwie, wyparł go ze składu Bosacki. Oni są zagrożeni ewentualną absencją w rewanżu za tydzień na Stadio Friuli w Udine, jeżeli dzisiaj będą indywidualnie ukarani przez arbitra. Mocno kopnięta piłka, uwaga! Znów nerwowo, znów niebezpiecznie. Interwencja Hernana Renhifo i mamy rzut rożny. Turine mobilizuje kolegów do uważnej gry defensywnej. Na takim boisku wiele może się zdarzyć. Znów dośrodkowywał D'Agostino. No, a błąd przydarzył się Hernanowi Renhifo. I wielu znawców piłki twierdzi, że napastnik pod własną bramkę cofać nie powinien. D'Agostino, przedłużona ta piłka na krótkim słupku przez jednego z graczy Udinese. Nie tracą Włosi piłki. Turina kontrolował to, co dzieje się z nią po tym strzale. A kopał piłkę w stronę naszej bramki Giovanni Pasquale. Renhifo, jak widzimy, przy linii bocznej. Wraca w tym momencie do gry, sygnalizował być może jakiś problem ze sprzętem piłkarskim kierownikowi drużyny Lecha, Łukaszowi Mowlikowi. Dziurdziewicz, Sztylicz, pędzi Renhifo, Koda do własnego bramkarza. Pierwszy raz ryzykownie zagrali piłkarze Udinese i Handanowicz poza boisko. Lech zaczyna już w strefie obronnej Udinese. Mocno Dziurdziewicz, niezorientowany przez moment Renhifo, uwaga, Dziurdziewicz raz jeszcze, bardzo wysokie dośrodkowanie, Handanowicz, pewnie i spokojnie, nie przesadzał za takim na bramkarza rywala Robert Lewandowski, bo skończyłoby się to gwizdkiem sędziego prawdopodobnie, który za ostro próbował przeszkodzić Słoweńcowi w tej interwencji. Interwencja Słoweńca miała miejsce w polu bramkowym, więc rzeczywiście Lewandowski był ograniczony w swoich możliwościach ataku, natomiast troszeczkę to dośrodkowanie takie zbyt długo wisząca piłka w powietrzu, kopnięta zanadto w górę, jednak nawet w takich warunkach należy usiłować zagrać mocną, płaską piłkę, kiedy się dośrodkowuje przed bramkę rywala. Lech robi wszystko, co może, by przerwać akcję Udinese, ale to rywale utrzymują się przy piłce. Pasquale, dobrze, pod nogi Wojtkowiaka. Dobrze dla nas odwraca się ta sytuacja i faulowany Iniac przez Sancheza. 13. minuta meczu numer 1 między Lechem i Udinese. A tutaj w Poznaniu nastroje są oczywiste. To jest bodajże najważniejszy mecz w historii dla kolejorza. Franciszek Smuda i jego piłkarze w tym sezonie w Europie biją kolejne bariery niemożności. Niesłychany awans po meczach z Austrią Wiedeń, po golu w ostatniej minucie dogrywki. Potem fenomenalna walka w fazie grupowej, no i ten piękny mecz w Rotterdamie. Teraz poprzeczka zawieszona jeszcze wyżej, bo klub z Serie A do tej pory, jeżeli spotykał się z polskim, no to wyniki tej rywalizacji z 26 w historii, 21 na korzyść Włochów. Oby Lech to zmienił. Murawski. Dobrze, Wilk, Renhifo. Piłka lubi płatać figle na tym boisku. Renhifo walczył o Asamoah, ale piłki nie odzyskał. Ale warte podkreślenia jest to, że oba zespoły, nie tylko drużyna włoska, próbują grać bez przyjęcia, z pierwszej piłki. Sanchez, świetnie to rozegrali między sobą Włosi. Sanchez! Ryzykownie Bosacki. No bardzo ryzykownie. Od bramki Iwan Sanchez Turina był tym zawodnikiem, który jako ostatni dotknął piłki, a atak Bartka bezpardonowy. Przepiękna akcja zawodników Udinese, no tak na granicy.
zadrżały nam serca, bo gdyby sędzia chciał ukarać kolejorza rzutem karnym, to pewnie znaleźliby się tacy, którzy by taką decyzję obronili. Tak, jestem przekonany. Jedyne, co tłumaczy sędziego w tej sytuacji, to to, że już samo zetknięcie się Bartka Bosackiego z przeciwnikiem miało miejsce, kiedy piłka była poza grą, czyli poza boiskiem. Wilk w kierunku Lewandowskiego, za mocne chyba to podanie, ależ waleczny jest Robert Lewandowski, nie zdążył. Trudno o precyzję w takich warunkach, kwadrans meczu za nami, Lech Udinese 0-0. Smuda przed meczem powiedział jasno, taki rezultat nie byłby wcale zły. Wtedy 1-1 w Udine dałoby nam awans. Handanowicz. No tak, ale wiadomo, że żadna drużyna Franciszka Smudy nigdy nie grała w żadnym meczu po to, żeby starać się zremisować bezbramkowo. To są zawsze teamy, które starają się strzelić bramkę. Quagliarella w ataku. Grają również dla ludzi, po prostu dla kibiców, dla widzów. Chcą stworzyć widowisko poza osiągnięciem wyniku. I dzięki temu możemy powiedzieć, że skoro dwójka pokazuje Państwu rozrywkę na najwyższym poziomie, to również jeśli chodzi o rozrywkę piłkarską. Ale uwaga, Sanchez! Radzą sobie Lechici, Murawski, nasz kapitan. I zacznie Lech. No to Pasquale Marino, trener drużyny rywala. Wygrał niedawno z Juventusem, to zakończyło serię 11 spotkań, w których drużyna Marino zdobyła tylko 3 punkty. No i od momentu, kiedy wygrali z Juventusem, radzą sobie już lepiej, a zwycięstwo nad Juve zawsze musi wzbudzać szacunek, chociaż Zbigniew Boniek podkreślał, że to jest zespół, który incydentalnie może wygrać z Milanem, Interem czy Juventusem, ale na długo wśród tych najmocniejszych włoskich drużyn nie byłby w stanie zagościć. Lech zaczyna od rzutu wolnego. Z całą pewnością Zbyszek Boniek ma rację, bo Udine to wyjątkowo chimeryczny zespół w Serie A. Zaczyna Murawski po faulu Inlera. Murawski, dobre dośrodkowanie, Arboleda! Chyba się nie spodziewał, że ta piłka do niego dotrze. Lech nie daje rywalowi wyjść z akcją z własnej połowy. Stilicz. Blisko niego Koda, będzie okazja do dośrodkowania. Murawski świetnie, Murawski rybluje. Jeszcze Stilicz. Stilicz i D'Agostino. Pojedynek reżyserów gry w obu drużynach, zakończony wrzutem z autu dla drużyny Udinese. W tym klubie grało 3 Polaków. Zobaczmy tu raz jeszcze dośrodkowanie. No i strzał, tak to trzeba określić, Manuela Arboledy. Piotr Czachowski w sezonie 92-93, 11 meczów. Marek Koźmiński aż 65 w Ekstraklasie, 97 meczów łącznie dla Udinese. No i Dariusz Adamczuk, 2 spotkania. To jest trójka zawodników, którzy grali dla naszego dzisiejszego rywala. Uwaga, Quagliarella zupełnie wolny, musi wracać do niego Wojtkowiak, dośrodkowanie na szczęście w ręce Turiny, ale to jest błąd defensywy Lecha. Quagliarella miał bardzo dużo swobody. No przede wszystkim to szczęście Lecha polega na tym, że najpierw ze środka boiska zagrano na prawe skrzydło i dopiero potem piłka zmierzała ku Quagliarelli, przepraszam, na lewą stronę. I Turina mógł tę piłkę chwycić. W zasadzie prosiło się aż od momentu, kiedy piłka przekroczyła linię środkową, aby Quagliarella został obsłużony prostopadłym podaniem od pomocnika. Renhifo sfaulowany przez Dominiciego. Znów więc z piłki stojącej zaczyna grę Semir Stilicz. Ale dziękuję Ci, Maćku, że mi dodałeś otuchy. No mam nadzieję, że to Włosi będą świetnie znali nazwiska piłkarza Lecha Poznań po tym dwumeczu. Chociaż to jest rywalizacja, która u nas wzbudza bardzo wiele emocji. A wśród Włochów, no nieszczególnie, wielkie gazety nie pisały prawie nic o tym spotkaniu, a lokalny dziennik, posłaniec wenecki, stwierdził nawet, że trzeba edukować kibiców piłkarskich na tyle, by wytłumaczyć im, że Poznań leży pomiędzy Warszawą a Berlinem. Szczerze mówiąc, ta włoska buta czasami jest zastanawiająca. Ciekaw jestem tylko, czy posłaniec wenecki zaznaczył, po której stronie granicy. Tak, podobno dosyć dokładnie to wytłumaczyli. 20 minuta spotkania Lecha z Udinese. No i dobrze byłoby utrzeć nosa pewnym siebie Włochom, bo oni tego awansu
są pewni od samego początku, kiedy tylko poznaliśmy parę Lech Udinese w losowaniu. Lewandowski. Jest szansa dla Lecha. Wilk, interwencja Andanowicza i od rzutu rożnego rozpoczynają Lechici. Chyba Wilkowi zabrakło trochę zimnej krwi i pomysłu na to, jak wykończyć tę akcję, bo było absolutnie pewne, że Handanowicz musi mu się położyć pod nogi. I albo należy piłkę podciąć w tym momencie, strzelając w stronę bramki, albo próbować po prostu ją króciusieńko podciąć tak na metr, na półtora od siebie i przeskoczyć z nią bramkarza. Świetna akcja Lechitów. Co prawda dobrze asekurowali obrońcy Udinese, ale było bardzo blisko zdobycia bramki Samira Handanowicza. Teraz Murawski, dośrodkowanie. D'Agostino. Jeszcze D'Agostino. Wybił Zapata. Iniac. Natychmiast w pole karne, tutaj walczą poznaniacy, ale poradzili sobie piłkarze Udinese. Zapata, Wilk, czy wykorzysta? Nie wykorzystał tego nie najlepszego przyjęcia piłki przez Zapatę. Raz jeszcze Kolumbijczyk, Inler. Ładnie przeszkodził mu Dmitry Iniac, ale zaczynają goście. No znakomicie była rozegrana ta akcja ofensywna Lecha. Dwa podania z pierwszej piłki. Przede wszystkim to podanie ostatnie do Wilka od Lewandowskiego bodajże. Tak, od Lewandowskiego. Także bez spojrzenia w stronę swojego kolegi, bez zdradzenia zamiaru. Świetne. Pasquale, blisko pole karne, wychodzą Lechici, mocno Bosacki. Teraz jest okazja do zorganizowania kontrataku. Wilk czeka do Dziurdziewicza. Bohater spotkania w Rotterdamie do Murawskiego. Ponownie Wilk. Dziurdziewicz. Trudna sytuacja, Turina nie może popełnić błędu. Wilk. Dobrze, do Murawskiego. Renhifo, Lewandowski z przodu, D'Agostino i Murawski. I zacznie drużyna Pasquale Marino. 1/4 z meczu numer 1 między Lechem i Udinese za nami. Trzykrotnie polskie drużyny grały z tym włoskim rywalem. Widzew, który był pierwszym przeciwnikiem Udinese w pucharach. Legia oraz Polonia Warszawa. Nie udało się Włochów wyeliminować. Dwa razy rywalizował z Udinese Franciszek Smuda. Oby do 3 razy sztuka. Zaczynają goście. Pasquale. Pokazuje mu się Asamoah. Pasquale, Arboleda wybija piłkę, no i w strefie środkowej znów musimy walczyć o jej odzyskanie. Uratował piłkę Sanchez, Lewandowski, przejmujemy ją, czwórką atakuje Lech, Lewandowski, Renhifo, niedokładnie, szkoda. Isla. Czyli Czyliczek atakowany przez Jakuba Wilka i faulowany przez polskiego lewoskrzydłowego. Szkoda tego niecelnego podania Renhifo, bo 3/3 wychodzi z naszej połowy piłkarze Lecha z piłką. Pasquale. Znów lewym skrzydłem tak częściej atakuje Udinese, Asamoah. Dobrze Arboleda, jeszcze Sanchez przy piłce, może być groźnie. Sanchez, świetnie Arboleda. No i jeszcze wyszedł i próbuje zastopować ten atak Udinese. Udało się, wielka praca Manuela Arboledy, tak, w tej akcji. Brawo! Teraz mobilizuje kibiców do jak najgłośniejszego dopingu. Franciszek Smuda, najbardziej doświadczony polski trener w europejskich pucharach, też stara się dotrzeć do swoich piłkarzy. Tu widzimy powtórkę tej ciężkiej pracy, którą podkreśliłeś ze strony Arboledy. No to ze wszech miar godne wypunktowania i podkreślania właśnie, że jest to niezwykle ambitny zawodnik, który nigdy nie zadowala się tylko tym, że przeszkodził rywalowi, zawsze walczy do ostatniej chwili o odzyskanie piłki. Arboleda właśnie. A jeśli wierzyć Smudzie, no to przyznał, że Arboleda na tyle nienawidzi przegrywać, że zdarza mu się i uronić łzę po tym, gdy spotkanie jest rozstrzygnięte na niekorzyść zespołu, w którym występuje. Handanowicz. Krótko do Domiciego. Asamoah.
Na ławce rezerwowych trener Pasquale Marino pozostawił dwóch świetnych napastników, Pepe i Di Natale. Ten drugi jest przemęczony według tego, co mówili włoscy dziennikarze przed spotkaniem, dlatego właśnie nie wybiegł dzisiaj w podstawowym składzie. Ale tak naprawdę to jest chyba kwestia taktyczna. Udinese taki wynik bardzo mocno satysfakcjonuje. Ja myślę, że przede wszystkim jest to kwestia taktyczna o tyle, że Di Natale nie słynie z tego, aby był niezwykle waleczny i pożyteczny w grze defensywnej, w destrukcji, a zwłaszcza te warunki... Wojtkowiak do Murawskiego. Zwłaszcza te warunki wymagają od obu zespołów wielkiego zaangażowania i trzeba grać tutaj w defensywie 11 na 11. Nie można sobie pozwolić na to, żeby któryś z piłkarzy był takim wolnym elektronem bez zadań defensywnych. Znów dobrze Arboleda, ale Lech nie odzyskał piłki. Pasquale rozgrywają z Asamoahem. Widzieli Państwo kilkadziesiąt sekund temu takie małe spięcie między Lewandowskim a Domincim. Lewandowski, 20-latek, żadnego rywala się nie boi. No i nie da sobie w kaszę dmuchać. Oby dziś stał się samodzielnym liderem, jeśli chodzi o strzelców Lecha Poznań w europejskich pucharach. Trafienie numer 5 mogłoby zasmucić tylko Damiana Łukasika, bo już nie byłby współprowadzącym, jeśli chodzi o tę tabelę najlepszych strzelców, klasyfikację najlepszych strzelców dla Lecha w europejskich pucharach. Oto właśnie ta sytuacja, spójrzcie Państwo. Tak, tak. No, piłkarze drużyny włoskich niestety słyną z tego, że potrafią przez 90 minut wykonywać prowokacyjne gesty. Dobrze by było, aby Robert Lewandowski i spółka, wiedząc o tym, umieli to po prostu wykorzystać, tak jak teraz usiłuje to wykorzystać Jan Hifo, i słusznie. Pasquale pokazuje, że nie doszło tam do naruszenia przepisów. A jak no, najbardziej oczywiście... doszło oczywiście, tak, był to bardzo niesportowy gest, ale gest Pasquale w stronę Renhifo jak najbardziej celowy w momencie, kiedy piłka jest już poza boiskiem. Dziwne, że sędzia boczny nie zechciał zauważyć tego i zasygnalizować głównemu przekroczenia zasad fair play. Rzecz jasna, Renhifo nie ucierpiał tak poważnie, jak na to wskazywała jego pierwsza reakcja. No tutaj znów strata Quagliarella. Muszą uważać stoperze Lecha. Posadzki, Wojtkowiak, staranował Sancheza, ale akcja rywali trwa. Pokazuje wyraźnie sędzia Anton Genow, że nie ma mowy o faulu na Czyliczyku. Zaczyna Pasquale. D'Agostino, Iniac, ostro, Inler. Państwo pewnie zauważyli, że Arboleda wybił piłkę na aut, dając szansę na ewentualną interwencję lekarza, na to, żeby piłkarz drużyny włoskiej leżący gdzieś w okolicach środka boiska się pozbierał, ale Włosi nie uważali za stosowne, aby tę piłkę oddać. No już widzieliśmy w tych krótkich spięciach między piłkarzami, że akurat jeśli chodzi o grę fair play, no to przedstawiciele piłki włoskiej są takimi mistrzami, jeśli chodzi o te drobne prowokacje, o naginanie przepisów do granic możliwości. Stylicz bez faulu D'Agostino, Semir Stylicz spróbował inaczej, bo wszyscy spodziewali się, że będzie podawał w pole karne. Usiłował chyba strzelić i dobrze, ponieważ minęło już prawie 28 minut meczu, ale tak na dobrą sprawę jeszcze do tej pory nie zatrudnił Handanowicza żadnym strzałem. Dziurdziewicz. Asamoah pędzi do tej piłki Wojtkowiak, Asamoah i zacznie Lech. Przyda mu się właśnie jakiś strzał, żeby rozruszać tę grę do przodu Lechitów, żeby postraszyć Włochów. Smuda tańczy przy linii bocznej. Wojtkowiak bardzo mocno, Lewandowski! Już w polu bramkowym zabrakło nam jakiegoś zawodnika, żeby wykończyć tę akcję strzałem, daj Boże, do siatki. Potknął się Asamoah, dobrze Bosacki, ach, tracimy piłkę, D'Agostino, Murawski, walecznie jest Bosacki, dobrze Lewandowski, zwija się Sanchez, ale sędzia gry nie przerywa, świetnie Lewandowski, Lewandowski, to już prawie pole karne rywala, Lewandowski, dośrodkowanie i mija się z piłką, zapada Wilk, Stylicz, jest szansa, Murawski, ach, tylko rzut rożny. Pomysł Stylicza wyborny, niestety, przez takie śliskie podłoże nie udało się niestety oddać strzału w kierunku bramki rywala. Lewandowski, błąd zapaty, tutaj Wilk, przytomne wycofanie do Stylicza, no i Murawski
Jak niewiele brakowało ofiarnie do misji, dlatego mamy rzut rożny. Najlepsza, najgroźniejsza akcja Lecha w tym spotkaniu. Dośrodkowanie pod bramkę Samira Handanowicza. Już za kilka sekund za ostro walczą piłkarze pod bramką Udinese. Bułgarski arbiter musi więc interweniować. Znów chodzi o starcie Renhifo z rywalem. Dobre dośrodkowanie, nie. Wybija piłkę jeden z zawodników Udinese. Uwaga, Wilk musi zastopować ten atak. Nie udało się. Pędzia Samoa. Kontratak to jest ta najsilniejsza broń Udinese. Iniac, nie ma faulu. Sanchez. Sanchez na szczęście pospieszył się, wybrał złe rozwiązanie tego kontrataku. Mogło to się skończyć dużo gorzej dla Lechitów. Koledzy mają do Sancheza olbrzymie pretensje i chyba słusznie, bo przynajmniej dwa jego koledzy byli lepiej ustawieni, jeden po prawej stronie, jeden w środku pola karnego. Ale rzeczywiście drużyna włoska udowodniła, że przejście spod własnej bramki do sytuacji strzeleckiej pod bramką Lecha zajmuje 3-4 sekundy, że jest piekielnie szybka w kontrze. Turina, a Dziurdziewicz asekurował Isle w naszym polu karnym. Ta akcja Włochów pokazała też, ile dzisiaj w futbolu znaczy siła fizyczna. Samoa, atakowany przez trzech zawodników, odbijał się od nich, ale nie stracił nawet na moment równowagi. Bosacki. A mają kłopoty asystenci, zdaje się, z oceną sytuacji. Gdzie jest linia boczna boiska? My tymczasem obserwujemy dowody na to, że dzisiaj bardzo trudno gra się piłkarzom na boisku przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Qualiarella. Murawski. Bardzo blisko odzyskania piłki Lech. Znów agresywnie Murawski. Sztylicz wraca za Inlerem. Sanchez. Sztylicz przejmuje niedokładnie zagraną piłkę. Lewandowski do Sztylicza. Renhifo. Proszę zwrócić uwagę, jak ostro atakują Włosi. Wilk. Wilk przejmuje piłkę. Jest okazja. Wilk w kierunku Lewandowskiego. Lewandowski czy ogra? A Samoacha uniesiona w górę. Chorągiewka asystenta. Faulował Robert Lewandowski. I tu się chyba śmiało można przychylić do decyzji sędziego, bo to Robert był za plecami rywala i pracował chyba nadmiernie rękoma. Ale ciekawe, że w tej akcji nie zaatakował w ogóle bodajże Wilka do Mici, tylko zamiast zaatakować Wilka, spróbować odzyskać piłkę. Ona była tak w połowie drogi między Lechitą a stoperem drużyny włoskiej. I trochę przestraszony, trochę mający braki zwrotnościowe do Mici, jednak cofał w stronę własnej bramki. Qualiarella głęboko w strefie środkowej oddał piłkę do Zapaty i teraz czeka na podanie przed naszym polem karnym. Świetnie przerywa akcję Wilk. Jeszcze walczy Sztylicz. Jest faulowany przez Gaetano D'Agostino. To ciekawa postać. Sporo kłopotów w życiu D'Agostino, którego teraz widzimy w powtórce faulującego Sztylicza. Jego ojciec jest świadkiem koronnym w procesie przeciwko Kozanostrze. Prawie całe swoje życie D'Agostino spędza w asyście ochroniarzy, bo nawet ostatnio była mowa o szybkim transferze do Villarreal, byle tylko uciec z Italii. No cóż, skomplikowana rzeczywistość wokół tego zawodnika, ale piłkarzem jest znakomitym. Zapata. Faul. Co do tego nie mamy wątpliwości, nawet przed powtórką Dziurdziewicza na Inlerze. Reakcja arbitra była błyskawiczna. Oczywiście trudno pochwalać przerywanie akcji rywala faulem, ale też jest to dosyć powszechne w dzisiejszym futbolu i trzeba przyznać, że przeciwko takiemu zespołowi jak Udine warto czasami pokusić się o zduszenie akcji rywala w zarodku, o to, żeby nie wyprowadził zbyt szybkiej kontry. D'Agostino na lewe skrzydło, tutaj jest Pasquale, pędzi za nim Lewandowski. Pasquale z Sanchezem, ale świetnie to zrobili piłkarze Udinese. Brawo Bosacki. Od autu zespół Pasquale Marino. Nie najlepiej Samoa. Lech walczy o odzyskanie piłki. Wybita na moment spod nóg Isli. Zapata.
Jeszcze raz Isla, blisko niego Dziurdziewicz i Wilk. Arboleda. Renhifo potrafi znakomicie przetrzymać piłkę. Renhifo czeka na partnerów. I na prawo. Wojtkowiak ofensywnie nie może stracić piłki. Wojtkowiak znakomicie. Wojtkowiak, świetna akcja prawego obrońcy Lecha. Lewandowski, pole karne, ach, nie udało się. Dobre wejście z własnego pola karnego, wybiegł Grzesiek Wojtkowiak. Pokazał się Hernanowi Renhifo, który holował piłkę, zastawiał przed atakami rywala. No szkoda, że zabrakło chyba troszeczkę precyzji w pewnej chwili, no ale jak już wielokrotnie wspominaliśmy na tym boisku, prowadzenie piłki sprawia wszystkim wiele kłopotów. 10 minut do końca czasu podstawowego pierwszej części spotkania Lecha i Udinese. Iniac, Lewandowski, ładnie przyjęta piłka. Wracający Asamoah wspomaga defensywę. D'Agostino. D'Agostino, blisko niego Iniac, uprzykrza mu życie jak może. Przez całe spotkanie Iniac odbił się wręcz od Quagliarelli. Uwaga, piłka mijająca Arboledę. Świetnie Dziurdziewicz bez faulu, a chciał go wymusić włoski zawodnik. Sztylicz ma bardzo trudno, nie ma czasu, nie ma miejsca. Widzieliśmy, że blisko niego trzech włoskich piłkarzy, no i sędzia będzie musiał przerwać grę. No, ale będziemy pewnie widzieli powtórkę i zobaczymy, Iniac, przepraszam, że ci przerwę, szarpie się w tej chwili z Inlerem. Nerwowa sytuacja na boisku. Oglądamy powtórki faulu na Sztyliczu i no, to stało się zdarzeniem konfliktu między zawodnikami. Ale zobacz, sędzia był 3 metry od zdarzenia, widział je znakomicie. Widział, że Iniac już pozbył się piłki i został zaatakowany. I nie przerwał gry gwizdkiem, przyznając Lechitom rzut wolny. Stąd całe zamieszanie potem na boisku. Zaczęło się od tego, że Iniac podbiegł do Inlera, kilka słów między piłkarzami, no i za moment to, co Państwo widzą teraz w powtórce, skończyło się na strachu, żadnej bójki tutaj nie mieliśmy i obyśmy nie mieli aż do końca spotkania. Ale to stawka powoduje, że piłkarze reagują bardzo emocjonalnie. Lewandowski, Murawski. Świetnie Murawski do Lewandowskiego, czy ten zdąży przed nim do Mizzi, ale mamy rzut z autu. No między bajki można włożyć to, że Udinese będzie odpuszczało, mówiąc kolokwialnie, mecze Pucharu UEFA, że dla nich najważniejszy jest ich status w Serie A. 37 minuta, 11 raz w Pucharach trenerem Lecha jest Franciszek Smuda. A Wojtkowiak zaczyna grę. Iniac. Uratował sytuację Wojtkowiak, mocno kopnął piłkę Pasquale, uwaga Arboleda, Wojtkowiak, nie wolno na tej piłki stracić, fauluje Sanchez. Ależ jest teraz wściekły, no i to się może skończyć żółtą kartką, a w przypadku Sancheza to jest jedyny z zawodników Udinese, który jeśli otrzyma żółtą kartkę, to nie wystąpi w rewanżu. No i ciekawe, czy pan sędzia o tym wie, bo nie tylko mogło się skończyć żółtą kartką, ale i powinno. Nie chodzi o faul, chodzi o te reakcje. Tak jest. Niesportowe zachowanie Sancheza. Tymczasem Sztylicz. Mocna zapata, kapitan zespołu rywali. Dziurdziewicz. Arboleda. Akcja przechodzi przez Turinę. Strata własna Lecha na około 7 minut przed końcem pierwszej części spotkania. Każdy mecz przeżywa tak samo. Franciszek Smuda płyty DVD z meczami Udinese oglądał, jak wyznał, od rana do wieczora. D'Agostino, Asamoah. Lewandowski, przejmujemy piłkę. Piątką atakuje Lech, Murawski z lewej strony czeka, Sztylicz, Murawski, ach, dlaczego? Jeszcze nie koniec tej akcji, Lewandowski! Z jednej strony przestrzelił, a więc akcja jest nieudana, z drugiej niekonwencjonalna decyzja. I wreszcie pierwszy strzał na bramkę Handanowicza. No jasne, że można było grać inaczej, ale gdyby trafił do siatki, to uznalibyśmy go za geniusza, że idealnie rozwiązał tę sytuację w ataku. Tak, ale przede wszystkim trzeba przyznać, że troszeczkę Rafał Murawski chyba
złe rozwiązanie wybrał w rozegraniu tej akcji, bo nas strzelił stopera drużyny przeciwnej w momencie, kiedy 4 na 3 w akcji ofensywnej byli Lechici. Uwaga, szybko Udinese przechodzi do ataku. Dziurdziewicz. Pasquale znalazł się pod naszym polem karnym, a to przecież lewy obrońca. Teraz właśnie on blisko linii ataku. Isla po lewej stronie, tym razem często zmieniają pozycję zawodnicy drużyny. Pasquale Marino mocno potraktowany, poturbowany wręcz Robert Lewandowski. Ale również teraz bułgarski arbiter twierdzi, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. No nie, faul odgwizdał akurat, ale nie widzi powodu, żeby ukarać drużynę włoską karą indywidualną, czyli żółtą kartką. Pasquale chyba faulował. I bardzo, bardzo... Może inaczej, uznał, że Lewandowski przesadza w swojej reakcji. Bardzo się dziwię sędziemu, bo jest wyjątkowo pobłażliwy, jeśli chodzi o właśnie pokazywanie żółtych kartek. Do tej pory nie pokazał żadnej, a przynajmniej w 2-3 przypadkach powinien chyba temperamenty graczy drużyny włoskiej ostudzić. Skoro już tak oglądamy Franciszka Smudę, to Maciek, sądzisz, że Lech na poziomie fizycznym jest przygotowany dobrze do tej rywalizacji z Udinese? No, tyle się mówiło o tym, że te 2,5 miesiąca przerwy uniemożliwia nam przygotowanie się takie do tego spotkania, by skutecznie rywalizować w lutym. Zobaczymy, jak to będzie pod koniec meczu. Natomiast jakieś 5-6 minut temu chciałem powiedzieć, zapytać cię, czy zauważyłeś, że nagle w środku boiska piłkarze Lecha mają trochę więcej miejsca, więcej czasu na przyjęcie piłki, na podniesienie głowy do góry i spojrzenie, komu tę piłkę podać, że Włosi już nie są tak blisko Lechitów, już nie wywierają takiej presji. A to wyznaczyło, że fizycznie Lechici wytrzymują znakomicie mecz. A zresztą Państwo to widzą, że na razie spotkanie jest wyrównane. Te dwie dobre akcje Lecha mogły zakończyć się bramkami, ale z drugiej strony i Udinese potrafi postraszyć nas szybkim kontratakiem. Piłka dla Lecha. Też chyba nie zgodzimy na decyzję sędziego, prawda? To może to nieprofesjonalne, ale ja nie mam nic przeciwko temu, aby sędziowie mylili się tylko na korzyść polskich drużyn. Oby. Uwaga, Wilk, jesteśmy na połowie Udinese. Po lewej stronie ma Dziurdziewicza, w środku Murawskiego. Wilk czeka. Dziurdziewicz. No, trudna sytuacja, już nie ma mowy o wykorzystaniu tego, że kilku piłkarzy Lecha szybko przemieszczało się w stronę strefy obronnej Udinese. Qualiarella do Sancheza, Wojtkowiak, doskonała interwencja. I ostro grają piłkarze, jak Państwo widzą. Iniac teraz sfaulowany chyba, a na pewno mocno potraktowany przez Pasqualego, a Sanchez już z piłką poza boiskiem. No, nerwowy to mecz, ale to jest dobry mecz. Dużo dzieje się na boisku. Widać, że piłkarzom obu zespołów niesłychanie zależy na uzyskaniu jak najbardziej korzystnego wyniku. 17,5 tysiąca widzów na trybunach, miliony przed telewizorami. Na pewno nudzić się, no nie ma mowy o tym, aby się nudzić. Tak, nawet jeżeli momentami w tym meczu brakuje piękna i płynności gry, to na pewno emocji jest aż nadto. I na pewno wystarczy ich do ostatniego gwizdka. Zapata. Blisko niego Wilk stara się go powstrzymać. Kolumbijczyk jednak dobrze do D'Agostino. D'Agostino, zanim wraca Stilic. A Samoa. Za mocne podanie na lewo. Tutaj był Sanchez. Często grają do niego piłkarze Udinese. To jest taka pozycja, w której normalnie operuje Antonio Di Natale. No i widać, że ten zespół jest przyzwyczajony, że każda piłka na to lewe skrzydło może przynieść coś dobrego. Renhifo. Spójrzmy, jak walczy na naszej połowie. Powoli zmierzamy do końca pierwszej części spotkania. Turina wznawia grę. No, co wiemy o Udinese po tych 44 minutach? Że są dobrze zorganizowani, ale na pewno to widać jak na dłoni. Jest to zespół, z którym można dzisiaj powalczyć na serio o zwycięstwo. Lewandowski. Murawski. Dobrze, Stylic. Stylic, Murawski, prawie już. Lewandowski. Wypychany z pola karnego.
już można było widzieć Murawskiego czy Sztylicza strzelających na bramkę Handanowicza. No ale i tak udało się wywalczyć wznowienie gry blisko pola karnego Samira Handanowicza. Spójrzmy. No i za chwilę bardzo mocno Grzegorz Wojtkowiak z autu. Posadzki, Iniac! No i brawa za decyzję. Tak, chyba niewiele więcej mógł w tej sytuacji zrobić. Nie trafił w bramkę, pomylił się znacznie, ale przynajmniej rzeczywiście Lechici mają czas na to, żeby ustawić swoje szyki obronne. Przez moment dwie piłki na boisku. Handanowicz odkopuje jedną z nich, jak Państwo widzą. No i za moment spodziewam się gwizdka kończącego pierwszą połowę spotkania Lecha z Udinese. Minuta doliczona przez arbitra z Bułgarii. No i zobaczymy, co w ciągu tych 15 minut Franciszek Smuda przekaże swojemu zespołowi. Czy zmieni się coś w grze Lecha Poznań, czy dokona jakichś roszad personalnych. Ale jeszcze piłka w grze. Isla. Sztylicz. Może jakiś ostatni atak Lechitów. Sztylicz. Mam wrażenie, że naprawdę odrobili lekcję piłkarze Udinese. Wiedzą, jak dużo zależy od Sztylicza i nie dają mu za dużo swobody. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, że o ile pod bramką rywala Sztylicz już kilkakrotnie odegrał piłkę bez przyjęcia i zrobił to naprawdę błyskotliwie, o tyle w środku boiska zbyt często troszeczkę się wdaje w pojedynki. Odzyskał piłkę, holował ją, za chwilę mu ją zabrano, sfaulował i jest nerwowo na parę sekund przed końcem pierwszej połowy pod naszą bramką. Zupełnie niepotrzebnie. Gaetano D'Agostino. Mocno Lewandowski potraktowany niezgodnie z przepisami przez Asamoaha, ale ta pierwsza część jest już za nami. Maciek, 0 do 0. Jak da się podsumować te pierwsze 46 minut? Na pewno Udinese jest do ogrania. A więc Lech w bramce Turina, dalej w obronie Wojtkowiak 22, Bosacki 19, Arboleda 5, Dziurdziewicz 3, w pomocy Lewandowski 8, Iniec 21, Murawski 16, Wilk 7. Sztylicz z 14, Iren Hifo z 11 w ataku. Oto raz jeszcze przypomnienie nazwiska sędziego głównego tego spotkania. A Udinese gra w takim składzie. W bramce Handanowicz 22, w obronie Zapata z 2, Domicji z 6, Koda z 13, Pasquale z 26. W pomocy Asamoah 20, Inler 88, D'Agostino 21, Isla 15, Sanchez z 11 i Qualiarella 27 w ataku. Zaczęliśmy już drugą część spotkania. Udinese w żółtych strojach, ale z nadziejami na to, że uda się tutaj wywalczyć jeszcze lepszy wynik, bo 0-0 na pewno nie jest złym rezultatem w kontekście rewanżu, ale jakaś bramkowa zaliczka, no to byłoby już przepięknie przed rewanżem, który za tydzień pokażemy Państwu oczywiście na antenie dwójki. Rewanż odbędzie się na Stadio Friuli w Udine. Sztylicz do Lewandowskiego. Falował go D'Agostino. Zaczyna Dmitry Iniac. Murawski. Widzą Państwo, że te 15 minut przerwy pozwoliło częściowo odśnieżyć boisko. No i sugeruje to, że gra będzie przede wszystkim toczona lewym i prawym korytarzem boiska. Uwaga, Sztylicz. Murawski. Murawski. Zwodzi Zapatę. Murawski, prawa noga do środkowania. Szkoda, że tam, gdzie nie było żadnego z Lechitów. Iniac. Potężny cios przyjął Andrea Koda. Udinese, Qualiarella z prawej strony. Sanchez zagrywa zaś na lewo do Pasqualego. Pasquale. Mocne dośrodkowanie. Uwaga, Dziurdziewicz. Qualiarella i Turina. Qualiarella. Broni znów chorwacki bramkarz Lecha. Qualiarella. Jeszcze nie koniec tego ataku Udinese. Piłka odbita od Dziurdziewicza. Błąd w obronie Lecha. Na szczęście bez konsekwencji. Qualiarella jeszcze dośrodkowuje, ale na tym koniec tego ataku Udinese Calcio. Sztylicz. Sztylicz, świetnie Renhifo, ale zdąży do piłki przed nim Zapata. Danowicz. Inle. Piłka dla Lecha. To jest ta ostatnia sytuacja, gdy
tak. Dziurdziewicz. Wydaje mi się, że w ostatniej chwili powściągnął się po prostu od zagrania piłki głową w stronę bramkarza, bojąc się, że strzeli bramkę samobójczą. No i to była akurat dobra decyzja. Na szczęście Turina zażegnał niebezpieczeństwo. Drugi raz w tym meczu dobrze zaszachował swoim wyjściem przeciwnika. Na bardzo wysokim poziomie interwencja Iwana Turiny. Uwaga! Nie dojdzie do piłki Wilka. Zgrywał ją Bartosz Bosacki. Czwarta drużyna, z którą Lech mierzy się w europejskich pucharach. Dwa razy tylko grali z IFK Göteborg. Poza tym po jednym rywalu. Nowe, ciekawe, cenne doświadczenie, zespół z Serie A. Ale wraz z doświadczeniem liczymy na więcej. Liczymy na to, że Lech znajdzie się w 1/8 finału, a byłoby to nie lada osiągnięcie. Oczywiście 20 maja na Szykru Saraçoğlu w Stambule finał Pucharu UEFA, no ale nie wybiegajmy za daleko z marzeniami. Na razie zatrzymajmy się na tym dwumeczu z Udinese. Mimo tego złego boiska, szybka gra przed przerwą. Teraz jej obraz nie powinien znacząco się zmienić. Zaczynają goście. Hitler do Zapaty. Sanchez i Wojtkowiak. Uwaga przy piłce. Quagliarella blisko niego. Bosacki po lewej stronie pędzi po skwale. Quagliarella ma tam D'Agostino. Nie przeszkodził mu Murawski, ale na tyle uprzykrzył mu życie, że Lewandowski wracając odebrał piłkę rywalowi. Lewandowski, Asamoah. Ostro. Przekroczone przepisy przez Lechitę. Myślę, że tylko i wyłącznie podjął walkę i odpowiedział dokładnie, adekwatnie do tego, jak sam został zaatakowany. Jeśli chodzi o cechy policjonalne, Robert Lewandowski naprawdę najwyższy poziom. Reprezentant Polski z Walią zaczął po raz pierwszy w swojej niedługiej przecież karierze na piłce nożnej na wysokim poziomie w pierwszym składzie. Uwaga, dośrodkowanie, będzie groźnie i gol! Fabio Quagliarella w 50 minucie wykorzystuje błąd w obronie Lecha Poznań. I najbliżej niego był chyba Hernan Renhifo, a już w pierwszej połowie mówiłem o tym, że nie jest dobrze, gdy napastnik cofa pod własną bramkę. No, na pewno nie był to... Dośrodkowanie, no i... No tak. Naprawdę to jest duży błąd obrony Lecha. D'Agostino, zupełnie niepilnowany Quagliarella, Iniac Arboleda, wszyscy daleko. No, każdy z nich miał swojego zawodnika, to tutaj Renhifo zrobił niepotrzebnie krok do przodu, źle obliczył lot piłki. No, ale też ustawianie bardzo niskiego Renhifo przy stałym elemencie gry, przy tak wysokim piłkarzu, jakim jest Quagliarella, to chyba nie najlepszy pomysł. Czwarty gol Fabio Quagliarelli w jego szóstym występie w tym sezonie. 26-letniego reprezentanta Włoch. Od 50 minuty ta poprzeczka rywalizacji z Udinese podniesiona bardzo, bardzo wysoko. Strata bramki na własnym stadionie to w dwumeczu w europejskich pucharach duży kłopot. Ale jeszcze można losy tego spotkania na pewno odwrócić. Przy tych stałych fragmentach gry mieli mieć problemy Włosi, a okazuje się, że to nasz zespół wyraźnie zespół popełnia błąd w 50 minucie. Tak, nasi podobno przez dwa dni trenowali stałe elementy gry na takim mini zgrupowaniu we Wronkach, ale zdaje się, że tylko w ofensywie. Zacznie Turina. Lech jest niepokonany u siebie. Zwyciężył 3 razy, zremisował 2 razy. Ostatni raz przegrał na własnym stadionie w 2004 roku, kiedy uległ Terekowi, grał 0-1. Udinese stara się pójść za ciosem. Trzeba tę piłkę odzyskać. Wilk, udało nam się to. Stilic, Wilk i Iniac. Agresywnie atakuje Isla. Bardzo ładnie to z opresji wyszli Lechici. D'Agostino zabiera piłkę Stiliczowi. Jest jeszcze Iniac. No ale tu w środku boiska nie ma nikogo, kto zabrałby piłkę Sanchezowi. Ten do Pasqualego. Pasquale blisko Wojtkowiak. Pasquale dośrodkowuje. Isla. Zgranie do środka. Sanchez wyprzedza naszych obrońców. Sędziowie nie interweniują. Arboleda. D'Agostino.
ani Sztylicz, ani Wojtkowiak nie ruszyli do tej piłki, a Samoa podjął więc decyzję o strzale. No, niebezpieczne jest to w tej chwili w postawie drużyny Lecha, że stworzyła się taka dosyć duża, wolna przestrzeń między piłkarzami grającymi w ofensywie, a piłkarzami grającymi w defensywie i po każdej stracie piłki przez Lechitów, po każdej stracie piłki w ataku Włosi mają 20-30 metrów wolnej przestrzeni w środku boiska na to, żeby piłkę rozegrać, opanować i troszeczkę nabrać prędkości akcji na bramkę Lecha. W tej piłce śnieżnej na razie górą Udinese. Od 50 minuty widzieliśmy ponownie trafienie z 7 metra Fabio Qualiarelli, Arboleda. Do Turiny. Trudny moment Lechitów, ale wspiera ich niezmiennie poznańska publiczność. Oby to przyniosło skutek. Lewandowski stara się naciskać Domiciego. Handanowicz. Nie najlepiej wykopana piłka. Dobrze Dziurdziewicz z Wilkiem. Dziurdziewicz do Iniaca. Murawski. Murawski do Sztylicza. Sztylicz krótko. Dziurdziewicz. Dziurdziewicz dośrodkowanie. Dobry strzał. Bardzo ładnie złożył się do niego Robert Lewandowski. Troszkę zabrakło siły w tym strzale głową, ale akcja bardzo ładna i decyzja Lewandowskiego chyba jedyna słuszna. Dziurdziewicz wyglądał, jakby chciał zagrywać do Wilka, zmienił decyzję, no i dobrze. Teraz na tej powtórce będzie widać, że być może gdyby wcześniej spojrzał Robert Lewandowski, że jego dwaj koledzy są na linii pola karnego, to może spróbowałby tę piłkę zgrać do tyłu do nich. Tymczasem Udinese. Inler, Inler. Uwaga, znów ma niebezpiecznie duże miejsce. Turina. Jest groźnie. Jeszcze Murawski. Jeszcze atakują rywale. Turina! Gol samobójczy Manuela Arboledy. Katastrofa Lecha w ciągu ostatnich 5 minut. Dwie znakomite interwencje Turiny. No niestety ta druga o tyle pechowa, że odbijając piłkę, broniąc trudny, mocny strzał, chyba trafił Inler, 17 metr, odbicie piłki przez Turinę, tutaj jeszcze mocno Pasquale, no i końcówkę widzieliśmy. Czy to jest błąd Turiny w tej sytuacji po tym kopnięciu piłki przez Pasqualego? Arboleda nie wykonał ruchu do piłki, ona się mocno odbiła. Wydaje mi się, że Turina powinien spróbować od spodu pięściami trafić piłkę, podbić ją w górę i wypiąstkować gdzieś na 20-25 metr przed bramką. No, trafił pięściami tak, jak trafił. To był wyrównany mecz w pierwszej połowie. Teraz dwie bramki przewagi Udinese. No, będzie bardzo trudno, ale walczyć trzeba. Handanowicz. Wiemy, jak na pewno zapiszą Włosi tę bramkę jako samobójcze trafienie Arboledy. U nich zawsze liczy się piłkę, która jako ostatni dotknął piłki. Nie, bo też piłka nie zmierzała w stronę bramki, póki Arboleda jej nie dotknął, no ale na pewno mieć pretensji do Arboledy nie można w żadnym wypadku. Został trafiony z bardzo bliskiej odległości, nie miał czasu ani miejsca na jakąkolwiek reakcję. Inler. Teraz Udinese może grać spokojnie, to Lech pod przymusem strzelania goli. Uwaga, znów Qualiarella, Qualiarella, groźny 11 metr, Qualiarella, Turina złapał piłkę, bo zaczyna nam się tutaj robić naprawdę nieciekawie. Mocno Chorwat w stronę Renhifo, Sztylicz odbił się od Asamoaha, ale był faulowany, nie to Zapata. Ciekawostka dla statystyków. Dla statystyków 50 i 51 gol Udinese w historii tego klubu w europejskich pucharach. W 50 i 54 minucie widzimy raz jeszcze nakładkę pomocnika z Bośni. No, dobrze by było, żeby Lechici otrząsnęli się i tak powrócili do żywej, dynamicznej, agresywnej gry, bo mam wrażenie, że zwłaszcza w linii defensywnej są w tej chwili tak stremowani, tak speszeni, jakby po raz pierwszy w ogóle grali przed publicznością. Na liście strzelców Fabio Qualiarella i samobójczy gol Manuela Arboledy. Franciszek Smuda, no, też na pewno bardzo przeżywa ten moment. To jest dla niego bardzo poważny cios. Ale Lechici będą na pewno grali do końca. To jedno można powiedzieć. Lewandowski. Blisko niego Pasquale. Robert Lewandowski.
Może grać do Murawskiego, stara się dośrodkować. Zaczniemy od linii bocznej. Wojtkowiak w kierunku Murawskiego. W pierwszej rundzie Pucharu UEFA Udinese odniosło takie zwycięstwo 2-0 po znakomitym meczu z Borussią w Dortmundzie. Wygrało również w Moskwie 2-1 ze Spartakiem i przegrało 0-2 w Nijmegen, ale to był już ostatni mecz fazy grupowej, gdy Udinese miało zapewnione zwycięstwo w swojej grupie. Sfaulowany Wilk przez Idlera. Murawski. Stilicz krótko z Renhifo. Renhifo w stronę Lewandowskiego. Jest Stilicz. Stilicz, co za gol! Nie, jeszcze Murawski! Nie ma bramki! Nieprawdopodobna sytuacja. Murawski! Łapie Handanowicz! Lech Udinese 0-2. Zaczarowana bramka Samira Handanowicza. No nie, to jest po prostu niemożliwe. Spójrzmy. To znakomity strzał czubkiem buta Stilicza. To bitka Murawskiego. I jeszcze jedna szansa Murawskiego. No i to jest właśnie dowód na to, że prowadzenie drużyny włoskiej nie wynika z tego, że jest znacznie lepszym zespołem lub ma znacznie lepszych piłkarzy, tylko że po prostu w tych sytuacjach, w których szczęście i fortuna sprzyjały drużynie włoskiej pod naszą bramką, to niestety w analogicznych sytuacjach pod bramką Włochów my tego szczęścia kompletnie jak do tej pory nie mieliśmy. W 59 minucie Lech dosłownie włos od zdobycia bramki i Lech znów w polu karnym Udinese. Wilk, Handanowicz, jest rzut rożny. Brawo dla piłkarzy Franciszka Smudy. Idą do przodu, starają się jak najszybciej zdobyć bramkę kontaktową. Jeszcze pół godziny do końca czasu podstawowego tego spotkania, to bardzo dużo. Rzut rożny dla Lecha, dośrodkowanie wybite jednak łatwo przez piłkarzy Udinese. Zacznie Dziurdziewicz. Renhifo. Ale błąd przy tym wznowieniu gry. Teraz od autu rozpocznie zespół Udinese. Sędzia dopatrzył się nieprawidłowego wznowienia gry poprzez wrzucenie piłki z autu. Teraz Lech będzie zaczynał grę, ale kilkanaście metrów głębiej w stronę linii środkowej. Dziurdziewicz. Isla. Jeszcze raz Dziurdziewicz, znów rywale. Na 26 konfrontacji z Włochami Górnik wyeliminował Romę. Widzew Juventus, Gwardia Warszawa, Bolonię. Legia zwyciężyła Sampdoria, Wisła wyeliminowała Parmę. Lech w rywalizacji z Udinese jest bardzo, bardzo daleko teraz od celu, a tymczasem jeszcze atakują goście. Pasquale, odbita piłka od Bartosza Bosackiego. Samoa gra nie została przerwana. Inler, jest okazja przechwycić piłkę. Stylić szybko do Renhifo. Jest Murawski. Piątką atakuje Lech. Murawski, Renhifo, Wilk. Iniac. Wilk czeka na piłkę. Dziurdziewicz. Właściwie musiał się po nią cofnąć. Dziurdziewicz. W zamyśle grał do Renhifo. Arboleda. Trafił piłkę Dziurdziewicz i zaczynają rywale. Znakomity wślizgi Niaca daje nam znów okazję do skonstruowania akcji. Stylicz do Murawskiego. Murawski, Renhifo, jeszcze Stylicz i sfaulowany nasz pomocnik. Ale trochę zagubiony niestety dzisiaj w tej grze na tak zwaną ścianę jest Renhifo. W zasadzie nie oddał ani jednej
piłki celnie w momencie, kiedy miał oddać bez przyjęcia piłkę temu, kto ją zagrał w stronę Lepchifo. I dlatego być może teraz ten stały fragment gry wykonuje Rafał Murawski. 63. minuta. Oby z większą precyzją niż do tej pory, bo na razie wielkiego zagrożenia nie stwarzaliśmy. Powstały fragment gry oczywiście. Tak. Murawski, dobrze! Wilka Handanowicz! I tylko rzut rożny. Lech stwarza okazję, to jest kwestia szczęścia. Dwie sytuacje piłka bramkowe, ten gol samobójczy to była kwestia pechowej interwencji Turiny, ale kilka minut temu i teraz Lech śmiało mógł bramki zdobywać. Wilkach spróbował ekwilibrystycznie, jak tylko się dało, no ale od bramki słoweński golkiper drużyny Udinese Calcio. Tak, no ale widać było, że jak wreszcie precyzyjnie Rafał Murawski zagrał piłkę z rzutu wolnego, to i Włosi potrafią się pogubić w kryciu we własnym polu karnym. Mimo tego mrozu zrobiło się naprawdę bardzo gorąco. Iniac. Sztylicz. Wilk. Przejmuje piłkę Isla, czyli Iczyk pędzi prawym skrzydłem, wraca za nim Wilk, Isla. Dośrodkowanie Turina musi być bezbłędne i tak się dzieje. Szybko wznowiona gra. Ale Wojtkowiak pokazuje, że nie bardzo ma do kogo zagrać. Od autu gospodarza. W środku boiska radzą sobie piłkarze Udinese. Isla, ach, Dziurdziewicz odbita piłka od nóg Cieliczyka, może być znowu bardzo groźnie. Arboleda, ostro z Qualiarellą. Wycofanie aż do Zapaty. Koda. Pasquale, Sanchez przejmie piłkę Iniac. To Wojtkowiak, przepraszam. Iniac teraz do Wojtkowiaka. Szybko musi zagrać Lech, jak tylko szybko to możliwe. Wojtkowiak, na prawej skrzydle czekał Lewandowski, Wojtkowiak gdzieś tam w kierunku Sztylicza, ale to wszystko nie wyszło. Tymczasem Sanchez i D'Agostino. Qualiarella do Isli. No, widać, że piłka jest bardziej posłuszna, jeśli chodzi o grę zawodników Udinese. Tak, no z większą swobodą troszeczkę teraz operują piłką niż Lechici, ale przede wszystkim brakuje tego, co przez całą pierwszą połowę było silną stroną w grze Lecha. Takiej presji wywieranej w środkowej strefie na rywalu, który nie miał czasu po prostu na rozgrywanie piłki w wolnym tempie, na przyjmowanie jej. W tej chwili troszeczkę te szyki obronne w środkowej strefie boiska ze strony Lecha się rozluźniły. Arboleda musi uważać Lech. Qualiarella wprost w Dziurdziewicza. I Sztylicz dostał piłkę od Iniaca, Renhifo, ale znów radzą sobie goście. Asamoah, D'Agostino, na lewo, tu jest Pasquale, Qualiarella, dokładnie, rewanżuje się koledze zespołu, Arboleda i piłka poza boiskiem. Był ten moment, kiedy wydawało się, że Lech za moment strzeli bramkę kontaktową, że wszystko zacznie wyglądać lepiej. Gotowy do wejścia na boisko jest Tomasz Wandrowski. A zejdzie z boiska chyba Jakub Wilk. Wciąż wierzy w swoich piłkarzy poznańska publiczność. 3/4 spotkania za nami, wynik 0-2. Po trafieniu Qualiarelli i samobójczym Arboledy do spółki z Turiną. I Lech robi co może. Murawski przewracał się tam bez faulu, jeden z zawodników Lecha. Natychmiast wstał Renhifo i teraz jest chyba moment na to, aby dokonać pierwszej zmiany w tym spotkaniu. Tak, za Wilka wchodzi w 67. minucie Tomasz Bandrowski. Wzmacnia więc strefę środkową Franciszek Smuda. Bandrowski jest defensywnym pomocnikiem.
Tak, pewnie teraz Robert Lewandowski będzie grał bardziej z przodu. Iniac, ładnie odzyskana piłka, szkoda, że wyszła poza boisko. Lewandowski pojawił się już na lewej stronie boiska. Tu, gdzie jest w tej chwili toczona gra, zaczyna Zapata. Bandrowski właśnie, Stilicz. Jeszcze Stilicz, przy piłce blisko niego Koda, Stilicz. Kto dojdzie pierwszy? Zapata. Mocno kopnięta piłka, Bandrowski. Bandrowski przy niej ładnie w kierunku Renhifo. Ten starał się odnaleźć, tym podaniem Murawskiego nie wyszło. Bandrowski zatrzymuje Domiciego, Lech przy piłce nie. Indler. Mamy teraz na boisku w zespole Lecha trzech nominalnych defensywnych pomocników. Przed linią obrony teraz Bandrowski, Niac, Stilicz i Murawski tworzą taki kwadrat. Lewandowski i Renhifo grają z przodu. Arboleda przy piłce Dziurdziewicz. Renhifo wybijają Koda. Arboleda, Bandrowski w powietrzu, walczy z Indlerem, odzyskał piłkę. Iniac, Renhifo, Bandrowski, Lewandowski, Lewandowski stara się ograć Kodę. Niewiele mu zabrakło. Tak, odrobinę za bardzo za plecy dostał piłkę, nie przed siebie, nie w to miejsce, w które zbiegał. Lewandowski zdaje się, że kopnięty i to bardzo wysoką uniesioną nogą przez jednego z piłkarzy włoskiej drużyny. Strata Wojtkowiaka może być groźnie. Sanchez do Quagliarelli. Teraz trójką atakuje Udinese. Na prawej stronie jest Isla. Do niego kierowane podanie. Isla, przy nim jest Dziurdziewicz. Isla do Sancheza, czyli czy w naszym polu karnym. Wycofanie do Asamoaha. Przeszkadza mu Bandrowski. Asamoah. Jest tam też Murawski. Asamoah. Arboleda wybije piłkę. Wojtkowiak. No i mamy kłopoty. 18 metrów od własnej linii bramkowej. Jest żółta kartka. Pierwsza indywidualna kara tego spotkania. A ukarany Sanchez. No i to jest ten piłkarz, którego nie zobaczymy za tydzień w meczu rewanżowym. Jako jedyny w zespole Udinese był zagrożony właśnie absencją, jeżeli obejrzy żółty kartonik. Słuszna decyzja sędziego. Chyba, że tak późno. Zacznie Turina. Bosacki, wracający Iniac. Dzisiaj bardzo wiele ataków rywala przerwał Dmitrij Iniac. Zaczynam od linii bocznej. Już Murawski jest gotów wziąć się za wykonywanie wznowień gry od linii bocznej, byle tylko jak najszybciej znów znaleźć się z piłką blisko linii obrony Udinese Calcio. Murawski. Zbliżamy się na kilkanaście metrów w stronę pola karnego Udinese. Renhifo i Zapata. Zaczynają Lechici. Gra wznowiona, Dziurdziewicz, Dziurdziewicz i rzut rożny. Rafał Murawski za moment w narożniku boiska. 72. minuta spotkania przy bułgarskiej i czekamy na bramkę kontaktową dla Lecha. Było tak blisko. Już przy stanie 0-2, ale jeszcze mamy nadzieję na to, że Lech tego meczu nie przegra. Murawski! Zaczynamy od narożnika boiska. Za krótkie są to wszystkie dośrodkowania. Oj, bardzo jest na to spięcie z Dominicji. Za krótkie są wszystkie nie, to nie rzut rożny, to rzut z autu. Dośrodkowania z rzutu rożnego Rafała Murawskiego dzisiaj. Murawski teraz na narożniku pola karnego. Murawski! Teraz będzie rzut rożny. Nie przekładają się na razie te stałe fragmenty gry na
na wynik, na to, by piłkarze Lecha po nich stwarzali zagrożenie. Tu widzimy raz jeszcze powód spięcia między Renhifo i Domincim. No tutaj z kolei sędziowie byli pobłażliwi dla peruwiańskiego napastnika Lecha Poznań. A mamy zmianę. Za Isle wchodzi Obodo. To jest silny środkowy pomocnik. Uwaga, dośrodkowanie. Stilicz. Jeszcze raz piłka wędruje w pole bramkowe. Jest Murawski. Odbita od pleców Finlera. Piłka znajduje się daleko, daleko od pola karnego Udinese. Iniac do Dziurdziewicza. Ponownie Iniac. Szybko, dobrze udało się do Murawskiego. Murawski ma blisko siebie zapatę. I kapitan Udinese radzi sobie w tej sytuacji, zatrzymując dośrodkowanie reprezentanta Polski. Dziurdziewicz. Arboleda. Lewandowski walczy z Pascualem. Oto Sanchez. Znów może być groźnie. Sanchez. Blisko niego Bosacki. Pandrowski również stara się przeszkodzić Chilijczykowi. Ale piłka chwilami jak po sznurku wędruje między graczami Udinese. Inler do piłkarza z numerem 5, do nowego zawodnika na boisku, którym jest Christian Obodo, 24-letni Nigeryjczyk. 26 raz gra dzisiaj w europejskich pucharach. Zapata. Iniac wykorzystuje niepewne zagranie kapitana Udinese. Renhifo utrzymuje się przy piłce, jest Stilicz, jest Lewandowski, Renhifo. Jaka decyzja? Zła. Tak, to taki ten strzał, już pomijam to, że nie celny, ale w ogóle strzał z takiej odległości, z nieprzygotowanej piłki, to też taki troszeczkę objaw bezradności Renhifo, braku dobrego pomysłu w dzisiejszym meczu na to, gdzie się ustawić na boisku, a jak już piłka do niego dociera, to co z nią zrobić? Mało pożytecznym graczem Lecha dzisiaj był Renhifo, niestety. Do czego innego zupełnie nas przyzwyczaił. A jeszcze jest na boisku, 75. minuta spotkania. Oby w końcu Lechowi udało się chociaż strzelić bramkę kontaktową. Porażka w pierwszym meczu w europejskich pucharach na własnym boisku praktycznie oznacza mission impossible w rewanżu, taką misję niemożliwą do wykonania. Ale zdarza się, że Lech różne bariery niemożności już w tym sezonie przełamywał. Stilicz. Jeszcze mamy kwadrans gry do końca. Poczekajmy, jak to wszystko będzie wyglądało po ostatnim gwizdku bułgarskiego arbitra. Lewandowski, dośrodkowanie. D'Agostino gubi piłkę, jest przy niej Stilicz i zaczynamy od narożnika boiska. Mniej więcej kwadrans do końca. Poza tym, że parokrotnie niepotrzebnie w środku boiska Stilicz wdawał się w pojedynki takie dryblerskie z rywalem, to dzisiaj swoją pracą na boisku imponuje. Stilicz. Jest Bosacki, ale jest również Inler. Sanchez przyjmuje piłkę, Arboleda. Bez faulu Bandrowski. Leży jeden z Lechitów w polu bramkowym. Wojtkowiak. Fatalny strzał. Poirytowany Franciszek Smuda. Kiedy trwała ta akcja, Renhifo leżał w polu karnym. Zobaczmy, Bandrowski. Tu jeszcze ten strzał. No widzą Państwo, Renhifo leży w polu karnym. To już trwało od kilkunastu sekund. Tak, ale też trudno winić Lechitów o to, że nie pozbyli się piłki, mając ją jednak w obrębie pola karnego rywala. Niezły strzał Bandrowskiego, on wcześniej ładnie odzyskał piłkę. I Udinese, Sanchez, świetnym driblingiem mija Dziurdziewicza, zagrywa do środka, Arboleda będzie walczył, traci piłkę Sanchez, nasze pole karne Sanchez i Turina! Szczęśliwie łapie piłkę, ależ błąd Manuela Arboledy, to mu się naprawdę rzadko zdarza. Tak, no ale to znakomita interwencja Turiny tutaj, walczył do końca. Wydawało się, że już w zasadzie nie ma najmniejszej szansy na obronienie tego strzału, ale jednak przesuwał się we właściwą stronę. Chyba nie do końca precyzyjny strzał, nie tak mocny jak być powinien. Ułatwił mu obronę, ale na pewno najważniejsze, że Turina walczył z nadzieją, że jednak uda mu się obronić, że nie zrezygnował. Wojtkowiak. Stilicz. Może w końcu szczęście uśmiechnie się do Lecha. Stilicz, ładnie Wojtkowiak. Czy zdąży? Zdąży Wojtkowiak. Jest Renhifo! Antanowicz broni! Brawo, Iniac odzyskuje jeszcze piłkę. Zmusza do ostrej interwencji Obodo, który wybija piłkę poza boisko, ale przy tym taranuje
pomocnika Lecha Poznań. Naprawdę wiele razy w tym spotkaniu 28-letni Serb odzyskał piłkę. Tu spójrzmy raz jeszcze. Strzał głową Hernana Renhifo. I doskonała interwencja Handanowicza. Tak, kiedy Renhifo skacze do górnej piłki po nabiegu, to ma zupełnie inny zasięg niż w tej sytuacji, przy której straciliśmy pierwszą bramkę, gdy skakał z miejsca. Błąd Arboledy, który tak naprawdę naprawił dopiero Iwan Turina swoją doskonałą interwencją. Bandrowski z dystansu tylko w plecy Gökhana Inlera. Dziurdziewicz spojrzał, jak jest ustawiony Iwan Turina. Do niego gra piłkę, bo już agresywnie atakował Fabio Quagliarella. Posadzki. Oto Bandrowski. Wojtkowiak z Bandrowskim. Iniac. Agresywnie Obodo. Teraz przeszkadzał D'Agostino. Bandrowski. Murawski. Bandrowski, Lewandowski, pole karne. Lewandowski przepycha się z Domicim. Lewandowski, rzut rożny. Brawa dla Roberta Lewandowskiego. Świetne wyjście do piłki ze strony Roberta Lewandowskiego, ale również to podanie Bandrowskiego. Żółta kartka dla Domiciego, który protestował, że piłka nie powinna znaleźć się na rzucie rożnym. Protestował na tyle ostro, że zarobił karę indywidualną. Druga żółta kartka tego spotkania dla piłkarzy Udinese. Tym razem jest to 8-letni stoper Udinese. Maurizio Domizzi. A my mamy rzut rożny. Około 10 minut do końca. Piłka dochodząca do bramki Samira Handanowicza. W narożniku Semir Stilic. Szykował się do tego uderzenia głową Wojtkowiak. Oto Iniac. Murawski. 4-5 Lechitów w polu karnym. Za słabe to dośrodkowanie Rafała Murawskiego. Jeszcze Iniac. Ach, teraz Quagliarella. Iniac. Bardzo oryginalny sposób na odebranie piłki rywalowi. Wyglądało tak trochę, jakby chciał wskoczyć Quagliarella na barana. Zapata. Tak, nawet w jeździe figurowej rzadko zdarzają się tak udane podnoszenie. Przejęcie piłki Renhifo, ach, no ale to wszystko. Zawsze w tym spotkaniu, przynajmniej do tej pory, po prostu pechowo. Brakuje szczęścia wyraźnie piłkarzom Franciszka Smudy, żeby tylko wspomnieć ten moment, kiedy w słupek trafił Stylicz, a w poprzeczkę Murawski. Uwaga, dośrodkowanie, Renhifo, przepycha się Stylicz. Stylicz, pole karne, Stylicz. Jest jeszcze Lewandowski, Renhifo, gol! Gol! Lech Poznań, Udinese 1-2. 81. minuta, gol kontaktowy. Trafił piłką w nogi Renhifo stojącego przed bramką. Tak jak przy tej bramce samobójczej. Co najmniej połowa zasługi to jest praca Roberta Lewandowskiego. Zobaczmy, Stylicz tutaj zastanawiał się, co zrobić. Zagranie do Lewandowskiego. Mocno kopnięta piłka i Renhifo doskonale w 81. minucie. Gol kontaktowy. Ale też na tej powtórce widzimy, jak wspaniale zachował się Stylicz, który wymanewrował najpierw dwóch obrońców drużyny włoskiej, a trzeciego ominął podaniem, przy którym nie patrzył w stronę Lewandowskiego, nie zdradził swojego zamiaru po raz kolejny dzisiejszego wieczora. Kolejosz jeszcze walczy w tym spotkaniu. Hernan Renhifo, to jest jego 5. ogółem gol w rozgrywkach europejskich, 4. Jak to pokazują statystyki UEFA-owskie dla Lecha, jeśli chodzi o Puchar UEFA, co oznaczyłoby, że zrównuje się z Damianem Ugosikiem i Robertem Lewandowskim w tej liczbie bramek dla Lecha na europejskiej arenie. Arboleda. Rzecz jasna, reguły są oczywiste. Przy takim wyniku końcowym Lech musiałby tak samo zwyciężyć w Udine, aby myśleć o dogrywce, ale tutaj
Na pewno stać Lechitów jeszcze na więcej niż ten wynik 1-2. No tak, widać, że po takim krótkim okresie 5-7 minut, kiedy spuścili nos na kwintę i kiedy troszeczkę zwątpili w szansę strzelenia bramki, odniesienia tu jakiegokolwiek sukcesu, powrócili do swojej agresywnej gry, starają się całym zespołem przemieszczać po całym boisku. Napastnicy są nie bardzo oddaleni od obrońców. Pandrowski. I to już stwarzają znowu ciśnienie na Włochach. Stylicz, koleją znów na dobrym torze. Stylicz, Zapata, tylko rzut rożny. A blisko było kolejnego strzału do siatki Hernana Renhifo. Zaczynamy od narożnika boiska. Rafał Murawski, piłka dośrodkowywana prawą nogą, więc dochodzące do bramki Samira Handanowicza. Tu raz jeszcze gol. 81 minucie i tak jak Włosi, dlaczego by nie strzelić dwóch bramek w odstępie kilku minut? Murawski, szansa, gol! Manuel Arboleda, Lech Udinese 2-2! Czyli z teraz do właściwej siatki. Z stałymi elementami gry to była zasłona dymna. Jednak treningi w obronkach się przydały, opłaciły. Rafał Murawski, piłka podbita przez jednego z graczy Udinese, Arboleda. W 54 minucie trafił do własnej siatki, nastrzelony, nabity przez z własnego bramkarza Iwana Turinę. 30 minut później, w 84 minucie doprowadza do wyrównania i to jest dla Arboledy w 14 jego meczu w rozgrywkach europejskich, w 10, przepraszam, jego meczu w rozgrywkach europejskich, pierwsze trafienie. No i włoski komentator obok nas krzyknął incredibile. Lech Udinese 2-2. Takie spektakle to tylko z zespołem Franciszka Smudy. Kolejny raz w tym sezonie. No i teraz o co walczy Lech w spotkaniu z Udinese? O zwycięstwo. 85 minuta. Widzą Państwo listę strzelców. Wracamy do gry. Zaczyna Iwan Dziurdziewicz. Renhifo. Murawski. Pandrowski. Ładnie zastawiał się Lewandowski, agresywnie do Mizzi, ale tam nie było faulu. D'Agostino, atakują ofiarnie Lechici, ale trzeba uważać na rywala. W międzyczasie pojawił się na boisku Simone Pepe z numerem 7, teraz on przed momentem przy piłce, Dziurdziewicz. Bandrowski, Murawski nie przyjął piłki, ale jest przy niej Wojtkowiak. Sztyli. Ostro walczy, jest sfaulowany Bośniak, a więc znów stały fragment gry dla drużyny Lecha Poznań. Szkoda, że to pierwsze strącenie piłki w stronę Lewandowskiego nie wyszło teraz w tej akcji Sztyliczowi, ale dobrze, że zawalczył o piłkę i ją dla Lecha odzyskał. Wczoraj siatkarze z Bełchatowa, z Częstochowy grali Włochów po 3-0, no to jest już niemożliwe, ale 3-2 to byłby piękny wynik przed rewanżem. Rzut wolny dla Lecha, Semir Sztylicz, lewa noga, piłka za moment poleci w pole karne, Udinese, Sztylicz, ach, za mocno. Zacznie Samir Handanowicz. 3-0 już niemożliwe, nawet jeśli się nie uda wygrać 2, to też biorąc pod uwagę jak się układał wynik, to możemy powiedzieć, że Lechici zasługują absolutnie na miano Lech Waleczne Serce Poznań. Jedną zmianę wykonał tylko Franciszek Smuda. Wszedł na boisko Wandrowski. Gdyby tak patrzeć przez kontekst wyniku, dobra zmiana Franciszka Smudy, bo po tym wejściu na lepsze odmieniła się gra Lecha i Poznaniacy zdobyli 2 razy bramkę Udinese. Tak, no już to, że Lechici mają 2 zawodników z przodu, pozwala im zupełnie inaczej prowadzić akcje ofensywne. Pepe ograł Iniaca i niestety również Dziurdziewicza, wraca Bandrowski, również z nim poradził sobie Pepe, dośrodkowanie. Wybijamy z własnego pola karnego, konkretnie Wojtkowiak, Murawski jest przy piłce. W kierunku Renhifo, Murawski na lewym skrzydle czeka Sztylicz, do niego, do Renhifo gra teraz Sztylicz, będzie przy piłce za moment Lewandowski, nie, uprzedza go Domizzi, ostrą interwencją, nie ma mowy o faulu. Twardo walczą Lechici z Udinese, Quagliarella do Asamoaka.
Na Samoach Bandrowski nie daje się ograć. Arboleda dokładnie do Wojtkowiaka. Arbiter pokazuje, że nie ma mowy o przewinieniu, nie było faulu. Bandrowski. Bandrowski, Sztylicz. Jesteśmy na połowie Udinese. Atakujemy połową drużyny. Zacznie Wojtkowiak od linii bocznej. 88 minuta. Franciszek Smuda. Znów aktywny przy linii bocznej. D'Agostino, ale zacznie Lech. Wrzucenie piłki na wysokości pola karnego zespołu Pasquale Marino. Wojtkowiak. Kto dzisiaj pamięta o tym, że przed spotkaniem zastanawialiśmy się, czy Lech fizycznie poradzi sobie po tych 2,5 miesiąca? Okazuje się, że można. Ta przerwa nie powoduje, że automatycznie musimy przegrywać rywalizację z przeciwnikami w Europie. Inler wybija z pola karnego i znów piłka ma Lech. Tak, masz absolutnie rację, bo ani fizycznie, ani piłkarsko Lechici nie odstają dzisiaj od drużyny bądź co bądź Serie A. Murawski, to jest faul, nie! Nie może zrozumieć braku decyzji sędziego reprezentant Polski, a tymczasem Quagliarella, Bosacki wybija mu piłkę. Jeszcze Murawski i Lewandowski, pole karne, Lewandowski! Robert Lewandowski do Micji, wybił mu piłkę. Arboleda z Bosackim zatrzymują zapędy Quagliarelli. Udinese walczy w tej chwili o remis. Alech zaciekle atakuje. Sztylicz, prawie pole karne. Udinese, Sztylicz. Czekamy na dośrodkowanie. Jeszcze Sztylicz. Ach, nie było strzału. Dziurdziewicz. I Iniac. Ileż razy on dzisiaj zabrał piłkę rywalowi. Renhifo. Szkoda, że nie zauważył, że blisko był do grania Dziurdziewicz, ale zaczynamy od linii bocznej. Pole karne, uwaga! Renhifo! Ale wcześniej interwencja arbitrów. I zaczyna Udinese. Ostatnia minuta czasu podstawowego. 90. minuta gry w pierwszym poważnym oficjalnym spotkaniu Lecha w nowym sezonie. A tymczasem od 2 czy 3 minut to włoski zespół jest zamknięty na swojej połowie i to jest też odpowiedź, czy podpowiedź do odpowiedzi, czy Lech jest przygotowany fizycznie. Jest z całą pewnością przygotowany fizycznie znakomicie. Czyli można? Można. Dziurdziewicz jeszcze w pole karne. Czekał na piłkę Lewandowski, ale do Micji nie dał jej spaść pod nogi reprezentanta Polski. 3 minuty będziemy jeszcze grać na stadionie przebułgarskiej. 3 minuty, w których o zwycięstwo walczą Lechici, ale będą musieli też uważać na kontrataki Udinese. Arboleda. Na pewno znacząca postać tego spotkania. Uwaga, będzie rzut wolny dla Lecha. To Micji przekroczył znacząco przepisy. Zresztą gdyby sędzia chciał go wyrzucić z boiska teraz po drugiej żółtej kartce, to absolutnie ma do tego prawo. Uderzenie rywala bez piłki. No ja myślę, że chciał Lewandowskiego zablokować, ale też Lewandowski znakomicie się zachował. No tak, to nie było uderzenie, to była próba właśnie przytrzymania w dole. Tak, ale znakomita decyzja Lewandowskiego o tym, żeby wyprzedzić po prostu z wyskokiem do Micziego i zmusić go do tego, żeby spóźniona interwencja skutkowała faulem. Semir Sztylicz. Czas dodatkowy. 19. 20 metrów od bramki Samira Handanowicza. Lech Udinese 2-2. Wymarzona pozycja dla Sztylicza. Wymarzone miejsce na boisku. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie tutaj, to gdzie, tak? Semir Sztylicz. Uciekają sekundy, czekamy na gwizdek arbitra. Robią co mogą, by zatrzymać ten strzał. Piłkarze Udinese, Sztylicz! I ach nie, interwencja Handanowicza. A już wydawało się, że odbita piłka będzie zmierzała do siatki włoskiego zespołu. Spójrzmy. Odbita zresztą ręką. Przez Simone Pepe. Tak jest. Ale już tak wnikliwy sędzia nie był, żeby to zauważyć. Murawski. Jeszcze kopnięta piłka gdzieś tam w stronę obrońców Udinese. Arboleda. Dobrze głową D'Agostino. Uwaga, Bosacki i Quagliarella.
faulowany obrońca Lecha. No i być może ostatnia akcja tego spotkania. Będzie mocna kopana piłka przez Bartosza Mosackiego. Oczywiście nie fair gra w tym momencie Qualiarella, a to już nie ma żadnego znaczenia. Bosacki walczy w powietrzu Lech, Dziurdziewicz, jeszcze jedno dośrodkowanie, Dziurdziewicz, Murawski, Bandrowski, Stylicz, Stylicz, Renchifo, Renchifach, wypija mu piłkę spod nóg Christian Zapata. Fenomenalna interwencja Kolumbijczyka. No i to będzie ostatnia piłka tego meczu za moment po rzucie rożnym. Pięknie znów odegrana przez Roberta Lewandowskiego. Grande, grande Lech momentami tutaj, można byłoby powiedzieć. Murawski, Handanowicz, jeszcze Bandrowski, ach, nieudany strzał, ale już po prostu nie miał jak lepiej złożyć się do tego strzału. Tomasz Bandrowski przeszkadzał mu D'Agostino. Grają na czas Włosi, wyraźnie Handanowicz nie chce zauważyć, że piłka jest gotowa do wznowienia gry. No i wszystko wskazuje nam na to, że za moment, gdy sędzia Anton Genow zakończy mecz, to do Udine będziemy jechać z wynikiem 2-2. Ale choć to znacznie gorszy rezultat niż 0-0, to jednak nadzieje nas nie opuszczają, zwłaszcza po ostatnim kwadransie gry Lecha. Drodzy Państwo, po tym emocjonującym spektaklu, jakże byłoby inaczej, jeśli chodzi o Lecha Poznań w europejskich pucharach, przed rewanżem za tydzień, też na antenie dwójki, wiemy jedno. Lech jest w stanie ograć Udinese, bo podniósł się z naprawdę trudnej sytuacji, na własnym boisku przegrywać 0-2 z zespołem Serie i zremisować, a mieć jeszcze szansę na zwycięstwo. Naprawdę wyrazy uznania, słowa szacunku w stronę piłkarzy Lecha Poznań i sztabu trenerskiego, który dobrze przygotował tę drużynę, lidera naszej ekstraklasy, do rywalizacji z Udinese. Trener Franciszek Smuda w tej chwili takim wolnym, troszkę zawiedzionym krokiem przemierzał w stronę swoich piłkarzy, co świadczy bardzo wyraźnie o jednym, mianowicie jest zawiedziony, że strzelając dwie bramki drużynie włoskiej nie wygrywa się meczu. No trudno, troszeczkę nam nie sprzyjało szczęście pod naszą bramką, przez długi czas w tym meczu także pod bramką rywala. Oto statystyki tego spotkania, no i zwróćcie Państwo uwagę, że w pierwszej połowie Lech miał mniej czasu piłkę w posiadaniu. Teraz 52%, 17 strzałów Lecha, w tym 8 wsiadło bramki. Jeśli chodzi o pierwszą połowę, to o ile dobrze pamiętam, było 5 strzałów, ale żadnego wsiadło, celnego, tak. Wsiadło bramki. Wielkie emocje w pierwszym meczu. Dziękuję Państwu już za uwagę. Maciej Iwański, Maciej Szczęsny. Zapraszamy do wysłuchania wywiadów pomeczowych i pierwszych reakcji piłkarzy Lecha Poznań. Do usłyszenia. Lech Poznań, Udinese Calcio, 2-2 po 90 minutach, z którym rozmawia Beata Oryl. Tak, dokładnie. Człowiek od ciężkiej roboty w Lechu Poznań jest już ze mną. Dima, przed tym spotkaniem mówiono, że wasza forma jest niewiadomą, ale jedno, co na pewno u was się nie zmieniło, to to, że gracie do samego końca. Opłacało się? No, gramy do samego końca, walczymy do samego końca, to pokazaliśmy dzisiaj. To był bardzo ciężki mecz. Udinese się przedstawili jako każda inna włoska drużyna, które dzisiaj na pewno z jednej okazji strzelili nam dwie bramki, ale wróciliśmy się i drugą, tam ostatnich 30 minut zagraliśmy bardzo dobry, walczyliśmy do końca i udało nam się strzelić dwie bramki. Zgodzisz się z tym, że trochę brakowało wam szczęścia w dzisiejszym spotkaniu? Dużo nam brakowało szczęścia, ten słupek, ten poprzeczka, nie wiem, ale myślę, że bez walki nie udamy im wyjście w następne rundy. Dziękuję ci bardzo. Tyle Dimitrije Iniac, a my przenosimy się do Rafała Patyry. No, czas teraz na pomeczową analizę tych najciekawszych sytuacji, po których i Lech, i Udinese strzelali bramki. Dokonam jej wspólnie z Andrzejem Dawidziukiem, opiekującym się bramkarzami w reprezentacji Polski. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. No, to mógł być naprawdę miły wieczór. To był na pewno ciekawy wieczór, ale myślę, że mogło być tutaj w Poznaniu sympatyczniej. Zabrakło chyba trochę szczęścia, bo Lech udowodnił, że polska drużyna po tym zimowym okresie może być dobrze przygotowana, także fizycznie. Zgadza się, zabrakło na pewno troszeczkę szczęścia. Patrząc na sytuację, w jakich Lech stracił bramki i w jakich Udinese te bramki zdobyło, myślę, że tutaj w tym momencie ten limit szczęścia rzeczywiście został wyczerpany.
a patrząc również na wynik końcowy 0-2, ale wyciągnął na 2-2, czyli pozostał dalej w grze. Uważam, że 45 minut, a w sumie 90 minut tego dwóch meczu za nami, zostało 90 minut. Skoro Lech potrafił strzelić tu dwie bramki, myślę, że nie będzie na straconej pozycji również w Udinese. No to przeanalizujmy sobie teraz te najciekawsze sytuacje z tego spotkania. Było ich sporo. No, to jest ta wybitnie przykra dla całego Lecha, ale zwłaszcza dla Manuela Arboledy, który napracował się w tym spotkaniu strasznie. A tutaj no taki właściwie coś, czemu nie zawinił ani Iwan Turina, ani Manuel Arboleda. Coś takiego po prostu się czasem zdarza. Tak, to mówimy o tym, że piłka jest często dziełem przypadku. Tutaj taki przypadek niestety się zdarzył. Bardzo niefortunne odbicie na strzelonym Arboleda, który nie mógł już zareagować. Piłka poszła się do bramki. No i mamy bramkę dla Lecha Poznań, która wreszcie otworzyła piłkarze Lecha, bo po tej utracie dwóch bramek w 5 minut troszeczkę z tego zespołu powietrze zeszło. Przydał się ten gol, a po nim piłkarze, gospodarze uwierzyli w swoje możliwości. Tak, Lech od tego momentu zaczął grać jeszcze lepiej. W zasadzie Lech cały czas próbował zdobyć bramkę. Zabrakło troszeczkę Farta, bo był słupek, była poprzeczka. Pamiętamy tę sytuację, po której piłka nie chciała wpaść do bramki, aż w końcu Renkiwo znalazł tutaj patent na pokonanie Hadanowicza i w tym momencie już była bramka kontaktowa i myślę, że pozostał w grze. Troszkę tak na pograniczu spalonego, ale na nasze szczęście arbiter podjął chyba słuszną decyzję, uznając tego gola. Potem było nie mniej ciekawie. Wreszcie stały fragmenty gry, po których Lech miał zaskakiwać rywali, a okazało się w pierwszych fragmentach spotkania, że to rywale górują nad nami w tym elemencie. W końcu bardzo dobrze wykonany stały fragment gry. 7 zawodników Lecha przy tym rzucie rożnym w polu karnym przeciwnika. Piłka wpadła, troszeczkę została podbita przez zawodnika Udinese. Arboleda znalazł się tam, gdzie powinien się znaleźć, czyli strzelił tutaj dwie bramki. Można powiedzieć, że powinniśmy to spotkanie wygrać 3-1. No to się nazywa fachowa ocena sytuacji. Andrzej Dawidziuk, bardzo pięknie dziękuję. Dziękujemy także Państwu. 2-2 dzisiaj w Poznaniu. Już za tydzień spotkanie rewanżowe w Udine. Zapraszamy gorąco ten mecz oczywiście na antenie programu drugiego. Do zobaczenia.